Chwała Panu Bogu. Serdecznie witam Was, bracia i siostry, imieniem Pana Jezusa Chrystusa w tej chwili wieczorowej, kiedy przyszliśmy na to miejsce, aby jakoś na początku brat wspomniał, abyśmy mogli się budować, utwierdzać w łasce Bożej, ponieważ wszyscy potrzebujemy tej Bożej pomocy, wsparcia, kierownictwa, ochrony. Każdy w swoim życiu przechodzi różne chwile, okresy, doświadczenia, ale tym, co nigdy nie zawodzi, to jest właśnie Boża łaska, nasz Pan, Bóg i Zbawiciel Jezus Chrystus. Chciałbym podzielić się dzisiaj wieczór również takimi słowami, łącząc je z treścią tej pieśni, którą żeśmy zaśpiewali, kto zaufa Panu, nie zawiedzie się, jak i również, że nasz Pan jest przyjacielem i możemy o Jego ramię się wesprzeć. Myślę, że wielu z nas, którzy tutaj jesteśmy, mogło doświadczyć to w swoim życiu, że tak jest, że można Panu Bogu zaufać, w Nim położyć całą nadzieję w najtrudniejszych sytuacjach czy przeżyciach. Chciałbym odczytać na wstępie z psalmu 37 kilka wierszy, może od pierwszego do siódmego, gdzie psalmista Dawid właśnie powiada tak. Nie gniewaj się na niegodziwych. Nie zazdrość tym, którzy czynią nieprawość, bo uschną szybko jak trawa i zwiędną jak zielona murawa. Zaufaj Panu i czyń dobrze. Mieszkaj w kraju i dbaj o wierność. Rozkoszuj się Panem, a da Ci, czego życzy sobie serce Twoje. Powierz Panu drogę swoją, zaufaj Mu, On wszystko dobrze uczyni. Wyniesie jak światło sprawiedliwość Twoją, a prawo Twoje jak słońce w południe. Zdaj się w milczeniu na Pana i złóż w Nim nadzieję. Nie gniewaj się na tego, któremu się szczęści, na człowieka, który knuje złe zamiary. Krótkie słowa, ale jednak one właśnie odnoszą się, czy na pewno pasują do pewnych okoliczności życia. Tak jak wspomniałem poprzednio, że każdy w swoim życiu gdzieś przechodzi jakieś różne okoliczności. No i zawsze człowiek, taka już jest nasza ludzka natura, potrzebuje jakiegoś wsparcia, jakiejś rady, jakiejś ochrony, jakiegoś kierownictwa. I dobrze jest, jeżeli człowiek ma około siebie kogoś takiego, któremu może zaufać, może go wesprzeć, poratować. I na pewno tym nie należy gardzić i to jest dobre, ale tym, któremu zawsze, w każdej okoliczności, sytuacjach można zaufać, jest nasz Bóg Wszechmogący. A to dlatego, że On właśnie wszystkich umiłował. Po drugie, On jest wszechmocnym. Po trzecie, On wszystko wie do przodu i On umie się wczuć, tak jak żaden człowiek nie jest w stanie w przeżycia człowieka. I również w jego pragnienia. I dlatego, pomimo tego, jak tutaj psalmista powiada, że nawet jeżeli są ludzie niegodziwi, czy czyniący nieprawość, czy też jacyś inni ludzie, którzy knują złe zamiary, czy też człowiek przeżywa inne okoliczności w swoim życiu, to jednak tak bardzo dobrze wtedy nie zapomnieć o tym właśnie, żeby zaufać do Boga. Czym jest zaufanie do Boga? No, można by tak zdefiniować, że to jest darzenie Boga autorytetem, z poruczeniem swoich spraw, tajemnic, problemów swoich i w uległości oddawać Jemu do dyspozycji. Zawsze. I jeszcze raz chcę podkreślić, że właśnie słowa tej pieśni, które my śpiewali, że kto zaufa Panu, nie zawiedzie się. I na pewno my wiemy, zresztą każdy zna samego siebie i wiemy, że jesteśmy w pewnych sprawach ograniczeni. Jedno to jest to, że no niekiedy nie wiemy, jak postąpić. Jak by było lepiej. W innym miejscu nie wiemy, co nastąpi w przyszłych okolicznościach, sytuacjach. Czy też nie wiemy, co szykuje się, jakieś wydarzenie. I dlatego tak bardzo dobrze jest, aby zawsze poruszać się w ręce
Pana, Jemu zaufać. I to, tak jak powiada, przeniosę się w tej chwili do psalmu 62, gdzie tutaj znajdujemy takie słowa zapisane. Zwróćmy uwagę na te słowa, może od 6 wiersza do 9. Tutaj powiada tak psalmista: jedynie w Bogu jest uciszenie duszy mojej, bo w Nim pokładam nadzieję moją. Tylko On jest opoką moją i zbawieniem moim, twierdzą moją, przeto się nie zachwieję. W Bogu zbawienie moje i chwała moja, skała mocy mojej, ucieczka moja jest w Bogu. Ufaj Mu, narodzie, w każdym czasie. Wylewajcie przed Nim serca wasze. Bóg jest ucieczką naszą. I oto taka zachęta jest, aby w każdej okoliczności, jakiekolwiek one przychodzą, abyśmy ufali Jemu, abyśmy umieli się przed Nim otworzyć, abyśmy umieli przed Nim wyrazić nasze te niekiedy najskrytsze obawy, przeżycia, gdzie potrzebujemy czy ukierunkowania, czy też pociechy. Zawsze możemy się do Pana zwrócić i pokładać w Nim nadzieję. Pan Bóg jeszcze nikogo nie zawiódł. Kto Mu szczerze ufał, był Jemu posłuszny, oddawał się Jemu do dyspozycji. Tu jeszcze takie słowa, które chciałbym zacytować z przypowieści Salomona, 3 rozdział. I tu są takie zapisane krótkie słowa, Księga Przypowieści, 3 rozdział i 5 wiersz. I powiada: zaufaj Panu z całego swojego serca i nie polegaj na własnym rozumie. Jeszcze jest taki bardzo ważny szczegół, o którym byśmy powinni pamiętać, że no, Bóg dał nam wszystkim rozsądek, rozum, którym się kierujemy, ale nie możemy całkowicie polegać może na naszym rozumie w tym względzie, że ja wszystko dobrze wiem, że się nie pomylę, że nie popełnię błędu, że no, jest bezbłędne to, co ja uważam czy planuję. I dobrze jest, pomimo naszych czy planów, czy postanowień, czy jakichś decyzji, abyśmy jeszcze zwrócili się do Pana. Abyśmy zawsze mogli przyjść do Boga o taką radę, o wskazanie. I myślę, że to może być bardzo pomocne w naszym życiu. Że kiedy my Go poprosimy, to może Pan Bóg, no, nazwijmy tak, taką korektę i w naszym myśleniu, i w naszych planach, co nam się może wydawać, że no, najlepiej będzie tak, jak ja uważam. A to może się okazać, że nie tak. I Pan Bóg, kiedy się do Niego zwracamy, On nas przed tym może uchronić. Bo jak wspominałem już, On wie wszystko do przodu. I tu chciałbym, drodzy, jeszcze zwrócić uwagę na takie słowa związane z tym tematem. Wrócę do psalmu 125. I tu znowu słowa są takie powiedziane w tym temacie. Pierwszy wiersz czytam. Ci, którzy ufają Panu, są jak góra Syjon, która się nie zachwieje, lecz trwa wiecznie. Że ufają Panu. Myślę, że ważne jest to, aby ufać Panu, aby starać się być, no można by powiedzieć, we wszystkim podporządkowany Bogu. Bo Bóg zna nieumiejętności, ograniczenia nasze, ale również zwraca uwagę, czy my staramy się być przed Nim w porządku. To, co wiemy, to, co rozumiemy, jak znamy Słowo Boże, abyśmy podporządkowywali się Jemu, to wtedy Pan przyjdzie z pomocą, z taką radą, ze wskazaniem. Chciałem tutaj może zwrócić uwagę na takich parę obietnic skierowanych do nas ludzi, do tych, którzy ufają Panu. W Słowie Bożym jest o tym napisane. I myślę, że to, co jest napisane w Biblii, ono odpowiada okolicznościom naszego życia. Co jest dla nas ważne i zechciemy zwrócić uwagę. Przejdę z kolei do przypowieści Salomona, 16 rozdział. Tu są zapisane takie słowa mówiące w tym temacie, 16 rozdział i w 20 wierszu. Kto zważa na słowo, znajduje szczęście, a kto ufa Panu,
jest szczęśliwe. Bardzo jasne słowa i myślę, że przemawiające do naszego serca, że po pierwsze, abyśmy mogli być w tym zaufaniu szczęśliwi i mieć pewność, że Bóg nas poprowadzi, to tu jest powiedziane to wstępny taki warunek, kto zważa na Słowo Boże. I na pewno, chociaż w naszym życiu nie pamiętamy wszystkiego, gdzie, w którym miejscu w Biblii jest to napisane, ale przekonany jestem o tym, że wierzący ludzie wiedzą w większości, w dużej większości, co mówi Biblia na wiele okoliczności i sytuacji naszego życia. I teraz tak, jeżeli my zważamy na to słowo, liczymy się z tym słowem, świadomie nie przystępujemy jego, to możemy ufać Panu, że Pan nas nie pozostawi. No i z tego tytułu będziemy szczęśliwymi. W tej samej księdze, a w 28 rozdziale i 25 wiersz powiada tak. Chciwiec wywołuje spory, lecz kto ufa Panu, bywa nasycony. Tak, że tutaj jest taka gwarancja w tym, że właśnie jeżeli my ufamy Panu, uczciwie postępujemy, to nie braknie nam podstaw do życia. Znaczy to, co jest nam potrzebne, mając żywność i odzienie, te podstawowe warunki życia, Pan Bóg zawsze zatroszczy się o to, aby nam tego nie brakło. I dalej powiada w następnym rozdziale tej samej księgi i również 25 wiersz powiada tak. Lęk przed ludźmi nastawia na człowieka sidła, lecz kto ufa Panu, ten jest bezpieczny. Lęk przed ludźmi. Niekiedy budzi się w nas taki lęk przed reakcją ludzi, przed sytuacją, przed okolicznościami, co mi może wyrządzić człowiek i tak dalej. Człowiek się będzie lękał tego, ale jeżeli ufamy Panu i spełniamy te warunki, to możemy być bezpieczni. Pomimo wielu burz, ataków złego, trudnych okoliczności, jednak Pan Bóg wszystko wyprowadzi. Na pewno ku temu trzeba niekiedy czasu, cierpliwości i oczywiście zaufanie do Pana, żeby samemu nie starać się coś czynić, co człowiek nie będzie w stanie uczynić. I może też czasami ono w rezultacie na zło wyjść. Ale lepiej jest niekiedy zaczekać na Pana, chociażby były najtrudniejsze okoliczności. I dlatego tutaj powiada, że ten, który ufa Panu, jest bezpieczny. No, na pewno musimy się liczyć z tym, że w życiu według rozsądku, który jest, musimy postępować tak, żeby nie narażać się na jakieś niebezpieczeństwo sami, bo tu nie o to chodzi. Chodzi o to, że to, co może nam zagrażać no, w różnych płaszczyznach naszego życia, a wiemy, że wiele takich różnych zagrożeń jest, można powiedzieć, czy zdrowotnych, czy fizycznych, czy też może i duchowych i można by tutaj wiele, wiele wyliczyć tych sytuacji. I dlatego też zauważamy tutaj, bracia i siostry, że warto zaufać Bogu. Warto, ponieważ no, Pan Bóg to nie jest profesor wykształcony w jakiejś dziedzinie, to nie jest człowiek, który posiada jakąś tam władzę, stanowisko, to nie jest może jakiś system, ale to jest wszechmogący Bóg. Pan Panów i Król Królów, który, jak wiemy i myślę, że wierzymy w to, nie mamy co do tego żadnych wątpliwości, że On jest nami zainteresowany. Nie jest Bóg zainteresowany masą, ale zainteresowany jest indywidualnie każdą jedną osobą i jak jest napisane, Pan Jezus powiedział, że zna z imienia. I On zna ciebie, siostro, z imienia, zna ciebie, drogi bracie, zna każdego okoliczności i On jest zainteresowany ku dobremu. I dlatego też, będąc w tym życiu, w różnych okolicznościach i przeżyciach, no, możemy mieć takie poczucie, że jednak jest ktoś, kto czuwa,
Ktoś, kto prowadzi, ktoś, komu w najtrudniejszych momentach naszego życia możemy zaufać. Prorok Izajasz, pod natchnieniem Ducha Świętego, on wypowiedział takie słowa, które chciałbym również zacytować. Powiada tak. 15 wiersz 30 rozdziału. Gdyż tak mówi Wszechmogący Pan, Święty Izraelski, jeżeli się nawrócicie i zachowacie spokój, będziecie zbawieni. W ciszy i zaufaniu będzie wasza moc. Lecz wy nie chcieliście. Tak skierował takie słowa Pan Bóg do narodu izraelskiego. Ale myślę, że wśród nas nie ma takich osób, które by nie chcieli, aby w tej prostocie serca, w szczerości zachowywać ten spokój i w takim ciszy i zaufaniu przyjmować od Boga tą moc, ochronę, kierownictwo, błogosławieństwo. Myślę, że się zgadzamy z tym. Można by dużo jeszcze mówić na ten temat, ale chcę podkreślić jedno, że ci ludzie, którzy w swoim życiu przeszli doświadczenia, trudności, próby różnego rodzaju i tak prawdziwie zaufali Panu Bogu, to się przekonali o tym, że jednak warto zaufać, warto zaczekać na Pana. Chociażby wydawałoby się, że no, najgorsze, najtrudniejsze sytuacje, burze, niebezpieczeństwa, ale w tym wszystkim tu jest powiedziane, że w ciszy i w zaufaniu będzie wasza moc. Zechciejmy pamiętać o tym w naszym życiu. Jeszcze chciałbym tutaj zacytować takie słowa z listu do Hebrajczyków, a z rozdziału 10. List do Hebrajczyków, rozdział 10, takie bardzo znane słowa od 35 wiersza, gdzie powiada w ten sposób: nie porzucajcie więc ufności waszej, która ma wielką zapłatę. Albowiem wytrwałości wam potrzeba, abyście, gdy wypełnicie wolę Bożą, dostąpili tego, co obiecał. Bo jeszcze tylko mała chwila, a przyjdzie ten, który ma przyjść i nie będzie zwlekał. A sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie. Lecz jeśli się cofnie, nie będzie dusza moja miała w nim upodobania. Lecz my nie jesteśmy z tych, którzy się cofają i giną, lecz z tych, którzy wierzą i zaufają i zachowują duszę. No to taka jest tutaj takie słowo zachęty, aby nie porzucać naszej ufności, bo ona ma wielką zapłatę. Skąd wziąć to zaufanie? Skąd wziąć tą ufność? Padłoby może pytanie, jeżeli w życiu człowieku brakuje. No można powiedzieć na podstawie Bożego Słowa, że ta ufność, zaufanie do Boga, ono się rodzi przede wszystkim z miłości do Boga i z wiary. Nie tylko w Boga, ale z wiary Bogu. To jest tak bardzo ważne. I tu również w tym zaufaniu rodzi się nadzieja, a nadzieja nie pohańbia, bo w oczekiwaniu na Bożą pomoc, na Boże kierownictwo, Bożą ochronę, to właśnie tak bardzo ważna jest ta nadzieja, a ona budzi się zaufanie. Czy no będę miał nadzieję, jeżeli, że mi ktoś coś zrobi, jeżeli ja nie mam zaufania i nie mam pewności, czy ten człowiek w ogóle jest zainteresowany, czy nie, czy mi zechce pomóc, czy nie. Ale jeżeli mamy zaufanie, wierzymy i mamy miłość, to wtedy właśnie rodzi się ta nadzieja i oczekujemy w tej nadziei na Bożą pomoc i Boże kierownictwo. Myślę, że wszyscy jesteśmy przekonani o tym, jak bardzo ważne jest to, abyśmy w naszym życiu w tym trwali. No na pewno każdy z nas zna samego siebie i wie, na ile posiada tego duchowego potencjału. Czy wystarcza tego zaufania, czy nie wystarczy, czy brakuje, czy często chwytamy się na tym, że no jednak
brakło tego zaufania. Jednak brakło i coś na własną rękę zrobiłem i wyszło później to nie tak. I dlatego chciałbym was w tej chwili zachęcić, bracia i siostry, w odniesieniu do tego słowa, jak i również, co przede mną brat zwrócił uwagę na to przebywanie w prawdzie, bo to jest prawda. To słowo jest prawdą i ono nas wprowadza w tą osobistą społeczność z Bogiem. Abyśmy pomodlili się, poprosimy Pana Boga, aby nas tak posilił, umocnił, utwierdził ku temu, abyśmy mogli naprawdę zawsze, w każdej okoliczności złożyć naszą nadzieję i ufność w Bogu. I jeszcze raz zacytuję te słowa, że kto zaufał Panu, będzie jak góra Syjon, która się na wieki nie poruszy. Przykłońmy nasze kolana i będziemy modlić się do Boga, aby nas wszystkich wyposażał właśnie w ten duchowy potencjał.